Cześć, dzisiaj jest ze mną Marta i przetestuję dla Was zabieg, który jest wyjątkowo popularny jesienią i zimą. I właśnie o tej porze roku warto go wykonać. Chodzi o peeling. I może będziecie zaskoczone, bo to nie jest zabieg, który się kojarzy z bólem, ale jeśli nie mówimy o peelingu domowym, tylko o takim naprawdę porządnym peelingu medycznym, to on potrafi i szczypać, i piec, i później te efekty po też podobno wyglądają różnie. Tak, mam być czerwona. Masz być czerwona i poza tym jakieś obawy, jakieś oczekiwania? Ma też trochę szczypać z tego co wiem. Boję się efektu po trochę. Mam nadzieję, że skóra będzie jednak wygładzona, przygotowana do tego okresu letniego. U Pani Marty zastosujemy peeling Jestnera w połączeniu z 15% kwasem trójchloroodstawowym. Ten peeling będzie miał za zadanie odświeżyć, złuszczyć naskórek, ale też zadziała na drobne niedoskonałości, które pojawiają się u Pani Marty. Ten peeling ma za zadanie zadziałać na gruczoły łojowe, zadziałać na naskórek, spowodować trochę przebudowę i regenerację. Zabieg trwa i nie jest to zabieg spektakularny w trakcie, ale myślę sobie, że jest to zabieg, który jest dobrym wyjściem dla osób, które, tak jak ja, boją się bólu, ale chciałyby coś zrobić ze swoją skórą, doprowadzić ją do porządku. Ja jestem w stanie znieść pieczenie, nie jestem w stanie znieść widoku igieł, więc to jest chyba dobra opcja. Jak? No szczypie. Jakimś kwasem. Tak, bo to jest kwas, dokładnie. No to już po. I jak wrażenia? Chcesz zobaczyć swoją twarz? Tak, mam nadzieję, że nie jestem aż tak czerwona. Uwaga. Wow. No to trochę się wstydzę wyjść na ulicę. No i szybki zabieg. Szybciutko, nie wiem, 20 minut? I jak było? Zgodnie z tym czegoś spodziewałaś w ogóle? Tak super. Na początku byłam zdziwiona, że jednak to jest płyn tylko, tak? A nie ma żadnych cząsteczek jakichś takich złuszczających. Było chwilami nieprzyjemnie, bo jednak szczypie i odczuwa się takie ciepło. Tak jak mówiłaś, tak jak po nadmiernym opalaniu. Ale na koniec było przyjemnie, jak już pani położyła tą ostatnią warstwę kremu. Fajnie, polecam. I jakbyś oceniła tą skalę bólu? O ile tutaj o bólu możemy w ogóle mówić? No było czasami nieprzyjemnie. Myślę, że jeśli chodzi tak od 1 do 10, to 3-4. Maksymalnie. Ale to jest do wytrzymania. No wiadomo, zależy od osoby też. Mhm. Dla mnie to była taka trójeczka.